Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wojsko.pl94, a to jest kolejny odcinek serii podręczników broni z Call of Duty Classic. Dzisiaj zajmujemy się tą oto bronią, czyli pistoletem Colt 45. Popularny pistolet armii amerykańskiej. Nie tylko w serii Call of Duty, ale również w Battlefieldzie bardzo często występuje, a mianowicie pistolet Colt M1911A1. Słuchajcie, Colt jest to, aż w szczególności pistolet Colta M1911, jest chyba, a właściwie nie chyba, tylko najpewniej najsłynniejszym i najbardziej udanym pistoletem w historii. Z racji tego, że no, konstrukcja ta już pojawiła się tak naprawdę dość wcześnie, bo w 1911 roku, a mianowicie no, jeszcze przed I wojną światową, tak więc służba tego pistoletu jest dość mimo wszystko długa. Słuchajcie, pistolet Colt, jak i jego warianty pozostawały w służbie przez naprawdę długi okres czasu. Naprawdę niewiarygodnie długi, z racji, że od 1911 do 1990. A później pistolet ten został zastąpiony nawet tym samym pistoletem, ale pod inną nazwą i nieco zmienionym tak naprawdę gabarytami, lekko wagą, no ale również nazwą, znany bardziej obecnie jako Meu Sok, czy też Meu Soc. Ale mimo wszystko to nadal jest ten sam stary, poczciwy Colt M1911, czy też jak niektórzy lubią mówić Colt 45, czy też M1911. No dobrze, ale dlaczego Amerykanie stwierdzili, że potrzebują pistoletu na nabój 0,45 cala? Ano dlatego, że sam pistolet Colta, pierwszy pistolet M1911, pojawił się po tym, jak w czasie konfliktu na Filipinach w roku chyba bodajże 1908 albo nawet 1910 stwierdzono, że pistolet samopowtarzalny kalibru 0,38 cala o konstrukcji Browninga ma niewystarczającą moc obalającą. No i w tym celu szukano rozwiązania na taki, żeby do pistoletu wsadzić potężniejszy nabój. W tym celu Browning i Colt całkowicie musieli przeprojektować swój obecny pistolet i dostosowali go do potężnej amunicji kalibru 0,45 cala. Co można na jednostki metryczne, takie jakie używamy my, powiedzieć, że jest to 11,42. W niektórych publikacjach też można znaleźć się z informacją, że jest to 11,43 mm. A Wojska Lądowe Stanów Zjednoczonych przyjęły go do uzbrojenia pod oznaczeniem US Pistol Automatic Caliber 45 Model 1911. Czyli pistolet amerykański automatyczny kaliber 45 model 1911. Dzięki prostocie budowy, niezawodności, sile rażenia pistolet M1911 i późniejszy wariant M1911A1, który był w produkcji od 1926 roku, odniosły nadzwyczajny sukces. Pistoletem wykorzystujący krótki odrzut lufy i system z ruchomymi ogniwami działał niezawodnie, a amunicja kalibru 0,45 cala zapewniała wielką siłę ognia.
Pistolet ten, jako że pojawił się podczas I wojny światowej, no to każdy może znać chociażby z wyczynu sierżanta Alvina Yorka. Dajcie znać, czy byście chcieli o tym osobny materiał. Natomiast jeśli chodzi o Call of Duty Classic, tutaj mamy do czynienia z pistoletem M1911 wersja A1. Wersja A1 jest przede wszystkim różni się tak naprawdę wyglądem. Z racji tego, że mechanizmy wewnętrzne niemal się nie zmieniły, poza tam drobnymi i szczegółowymi różnicami, o których naprawdę, uwierzcie mi, nie chcecie wiedzieć, bo bym was po prostu tym zanudził. A jeszcze do tego z moim obecnym głosem, tak więc no. M1911A1 od pierwowzoru różni się tym, że uchwyt, a mianowicie tam, gdzie ręka już sięga do spustu, został wydłużony. Chwyt, który zabezpieczał po prostu rękę przed zwiechaniem tego, najechaniem ręką powyżej miejsca, gdzie powinno się trzymać, oraz kurek również został wydłużony. Co prawda tutaj w tym modelu kurka aż tak bardzo nie widać, z racji tego, że właśnie jest to jest pistolet odbezpieczony i naładowany. Jako że broń jest amerykańska, jak powiedziałem, strzela pociskiem 0,45 cala ACP, to długość tej broni wynosi 216 mm, masa to z kolei 1,13 kg, tak więc jak na pistolet dość ciężki, a jeszcze biorąc pod uwagę, że pistolet Colta zasłużył na, wygrał tak naprawdę w przetargu na polski pistolet dla polskich służb przed II wojną światową, a jako że pewne patenty wtedy w Polsce, że tak powiem, nie działały, tak więc no, ograliśmy Amerykanów na ich własnym prawie patentowym. Dzięki czemu powstał pistolet Vis wzór 35. Lufa pistoletu Colt M1911A1 wynosi 127 mm i posiada 6 brust prawoskrętnych, zasilanym magazynkiem pudełkowym na 7 naboi. I tutaj uwaga, w większości kodów, czyli praktycznie we wszystkich kodach, gdzie występuje ten pistolet, możemy spotkać się, że mamy do czynienia z magazynkiem na przykład na 8 pocisków, co oczywiście jest błędem, ale jest to prawdopodobnie uświadczone po prostu balansem. Broń działa na zasadzie krótkiego odrzutu lufy, prędkość wylotowa pocisku to 253 metry na sekundę, a zasięg to 35 metrów, co jak na pistolet jest całkiem w porządku. Tak więc, moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki serdeczne za uwagę i do następnego odcinka, w którym to zaprezentuję wam kolejną amerykańską broń. Tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się i pa, pa.